Cześć. W sezonie zimowym wraz z kolegą Zdzisławem miałem przyjemność szkolić pracowników autoryzowanych serwisów Bosch e-bike systems. Dzięki temu mam informacje, jakich nie znajdziesz w internetach. Nie wszystko mogę Ci powiedzieć i pokazać, ale obiecuję, że w dzisiejszym odcinku będzie dużo ciekawych informacji o silnikach do e-bike'ów. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, po pierwsze, jaka jest różnica między CX-em a SX-em i jak to możliwe, że oba silniki generują 600 W mocy, a jednak pracują zupełnie inaczej. Czy powinieneś dla siebie szukać roweru na CX-ie czy na SX-ie? I na koniec bonus, szybkie zestawienie najlepszych rowerów EMTB na SX-ie dostępnych obecnie na rynku. Ja nazywam się Darek Grudniewski i jestem z kanału Dr. E-Bike. Jedziemy, 8 minut, bo szanuję Twój czas. Silnik CX, zaprezentowany w roku 2022. 250 W mocy nominalnej, 600 W mocy maksymalnej, 85 Nm. Wirnik silnika elektrycznego bezszczotkowego kręci się w tym silniku bardzo szybko, więc konieczne było, żeby zredukować obroty tak, żeby dopasować się do kadencji człowieka. Silnik ma 3 pary kół zębatych, wszystkie koła zębate w tym silniku wykonane są ze stali, dzięki temu ta przekładnia jest bardzo żywotna, silnik ma niskie opory toczenia i bardzo dużą sprawność. Czy są jakieś minusy tego rozwiązania? Tak, koła zębate sporo ważą, i dodatkowo musimy mieć między nimi jakiś malutki luz i ten luz czasami powoduje w niektórych rowerach, że silnik wyposażony w CX-a potrafi nam lekko grzechotać na zjazdach. Dużo zależy tak naprawdę od kinematyki naszego zawieszenia, a dokładnie od parametru, który nazywa się kickback. Poza mechaniką w silniku mamy czujnik kadencji, czujnik mocy. Te dwa urządzenia spięte są oczywiście z dużą płytką elektroniczną, która tutaj w środku w tym silniku jest. Z tej płytki oczywiście wszystko jest wyprowadzone na zewnątrz i mamy tutaj w systemie Smart System nowy typ gniazd, takie okrągłe. To duże gniazdo oczywiście służy do zasilenia silnika z baterii, a te dodatkowe są do różnych urządzeń, które możemy podłączyć do silnika, jak oświetlenie przednie, tylne i na przykład kabel, który idzie bezpośrednio do sterownika albo czujnik prędkości koła. Silnik w większości ram mocowany jest na 6 śrub, 3 śruby z lewej strony, 3 śruby z prawej strony. Dodatkowo do silnika możemy bezpośrednio zamontować prowadnicę łańcucha. Silnik SX zaprezentowany na Eurobike'u w roku 2023, ale tak naprawdę ten silnik zaczął się pojawiać w rowerach rok później. 250 W mocy nominalnej, też 600 W mocy maksymalnej i 55 Nm momentu obrotowego. Wspomniana wysoka moc maksymalna jest osiągana pod warunkiem, że mamy bardzo wysoką kadencję. W tym silniku musimy kręcić korbą 100 razy na minutę, żebyśmy byli w stanie wygenerować 600 W mocy. Ciekawostka, ten silnik CX generuje moc 600 W już przy 65 obrotach korby na minutę. Wirnik w SX-ie obraca się dużo wolniej niż w CX-ie. W związku z tym producent nie potrzebował aż 3 par kół zębatych, wystarczają tutaj 2 pary kół zębatych, w związku z czym mamy tutaj mniej stali, mniej ciężkich kół zębatych, dodatkowo to koło zębate jeszcze jest tutaj wewnętrznie tak drążone. Dzięki tym wszystkim zmianom silnik waży jedynie 2 kg. Silnik SX wraz z dedykowaną baterią 400 i kontrolerem waży niecałe 4 kg i co ciekawe jest to mniej niż sama masa baterii 750 do CX-a. Warto wspomnieć, że silnik SX jest pierwszym silnikiem Boscha, gdzie producent zastosował takie mocowanie sprytne na jedynie 2 śruby. Te śruby przechodzą na przestrzał przez silnik i tutaj mamy zamocowane jeszcze takie specjalne tuleje gumowo-metalowe. Te tuleje redukują wibracje, a co za tym idzie hałas, jaki słyszy użytkownik podczas jazdy na rowerze z SX-em. Uszczelnienia suportu zostały przekonstruowane, dzięki czemu opór, jaki czuje rowerzysta podczas pedałowania z wyłączonym silnikiem albo wtedy, kiedy skończy nam się bateria lub jesteśmy powyżej 25 na godzinę, te opory zostały w tym silniku zredukowane o 50% w stosunku do oporów, jakie generuje CX. Jaki wpływ będzie miała modyfikacja uszczelnień na szczelność tego silnika? Nie wiem, pewnie okaże się w praniu. Ja do tej pory nie słyszałem o awariach silników SX. Silnik ma mniej gniazd. 3 w stosunku do 6 w CX-ie. Mniej znaczy lżej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy tutaj zamontować dodatkowe urządzenia do tego silnika, to oczywiście jest taka możliwość. Trzeba po prostu zastosować specjalne rozdzielacze i wtedy możemy podłączyć lampki, ABS, czujniki itd. Dla kogo silnik CX?
CX to dla mnie taki mocny diesel. Ma dużo mocy, ma dużo newtonometrów, ciągnie od samego dołu, czyli już od momentu, kiedy ruszymy rowerem i bardzo mocno pomaga nawet przy niskiej kadencji. Nie boi się wysokiej kadencji i chętnie pomaga nawet przy 110 obrotach korby na minutę. CX jest idealny do rowerów z dużymi, pojemnymi bateriami, a jak wiemy, większość z Was chce dużo mocy, dużo momentu, pojemnej baterii i olbrzymiego zasięgu. Silnik CX w wersji race jest też naturalnym wyborem wśród zawodników startujących w zawodach. Dlaczego? Ponieważ na większości zawodów w tych czasach odbywają się odcinki podjazdowe, czyli te absurdalne, strome dzidy pod górę, które nazywają się power stage i tam potrzebna jest duża moc, a dodatkowo duży moment obrotowy, abyśmy byli w stanie szybko, jak najszybciej wjechać na górę do mety. CX świetnie sprawdza się w rowerach typu cargo, gdzie bardzo często wozimy duże ładunki. Silnik CX w związku z dużą mocą zjada zębatki i łańcuchy, ale tylko wtedy, jeżeli jeździcie na bardzo małej kadencji i wysokich trybach wspomagania. Przypominam, w elektryku warto zmieniać biegi, no chyba, że jesteś panem Garbarukiem, produkujesz zębatki i kasety, to wtedy nie musisz. Dla kogo mniejszy silnik SX? Silnik SX jest świetny dla elektrycznych graveli, elektrycznych rowerów szosowych, rowerów trekkingowych, rowerów miejskich, lekkich rowerów ścieżkowych i enduro, bo jak wiemy, są już producenci, którzy potrafią budować rowery na SX-ie, które ważą 18 kg. Patrz, Cube 144. Silnik SX będzie też bardzo dobry dla e-bike sceptyków. Jest idealny na przesiadkę z analoga na naszego pierwszego elektryka, ponieważ nie ma takiego mocnego kopa jak CX. Silnik zużywa dużo mniej mocy, jeśli mocno ciśniemy z łydy, dużo mniej niż CX. W związku z tym na baterii 400C, która jest niejako dedykowana do tego silnika, możemy robić naprawdę potężne zasięgi. Jeżeli bateria Compact Tube 400 jest dla Ciebie za mała, a często ta bateria w rowerach na SX jest niewyjmowalna, jest zintegrowana z ramą, to wtedy możecie sobie zastosować Range Extender, czyli PowerMore 250. Dzięki temu możecie wydłużyć zasięg Waszego roweru. Liczę, że niebawem pojawią się rowery z małym silnikiem SX i dużymi bateriami. Najlepiej, gdyby były jeszcze wyjmowalne, to byłby dopiero hit. Dodatkowo silnik SX bardzo łagodnie obchodzi się z kasetami i z łańcuchami. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są leniwi, a jak powoli pedałują, to ten silnik lekko pomaga i pracuje sobie cicho w tle. Nie jakoś super cicho, ale ciszej niż CX. I na koniec obiecany bonus. Według mnie 5 najlepszych rowerów dostępnych obecnie na rynku rowerów EMTB na silniku SX. Numer 5. KTM Machina Scarp SX. Numer 4. Canyon Neuron On Fly. Numer 3. White E Light. Numer 2. Norco Fluid VLT. Numer 1. Conway Rivon LT. Petarda. Ma wyjmowaną baterię 400, silnik SX i dużo skoku, 170 mm z przodu i z tyłu. I drugi bonus, jeżeli chcecie sobie łatwo wyszukać rower. Wybrać sobie, jaki chcecie mieć silnik, jaką chcecie mieć baterię, jaki ma być producent roweru, to bardzo łatwo możecie to zrobić na stronie Boscha, która jest często aktualizowana. Pojawiają się tam co chwilę nowe rowery, bardzo wygodnie można to sobie przeglądać. I jeżeli chcecie trafić na tą stronę, to na dole w opisie jest link. Jeżeli film się Tobie podobał, to oczywiście będę wdzięczny za lajka i suba. Takie czynności są pożywką dla algorytmów i dla zasięgów. Większe zasięgi to dla mnie większe możliwości do robienia atrakcyjnych dla Ciebie filmów. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału. Ja życzę Tobie i sobie, bo mam małą kontuzję, dużo zdrowia i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło, z prądem, yo! Moja mądra żona przejrzała pliki i mówi, wszystko spoko, ale po co Ci ten but w kadrze? But w kadrze jest po to, żebym nie zapomniał powiedzieć, dzięki Piotrek za pożyczenie buta, dzięki Tobie nie musiałem się mordować w ciężkim gipsie.